Wrocławianki chciały pokazać się z jak najlepszej strony przed własną publicznością. Niestety, po prostu zabrakło im umiejętności. Rozpoczęły od porażki z wyżej notowanym zespołem Warsaw Ladies Frogs 0-21. W kolejnym spotkaniu nie dały rady poznaniankom, poległy z późniejszymi triumfatorkami 0-40. Nie poszło im też w starciu z atomówkami Łódź. Wrocławianki przegrały 0-38. Trzy mecze bez wygranej, do tego bez zdobytego punktu. Trochę optymizmu jednak na koniec błyskawice pokonały Jurę Barbarians 33-0, zajmując ostatecznie we wrocławskim turnieju 10. pozycję. W finale Black Roses Poznań, lepsze od biało-zielonych Ladies Gdańsk. Kolejny turniej mistrzowski rozegrany zostanie na wiosnę w Sochaczewie lub Olsztynie. Finałowa impreza odbędzie się natomiast w połowie czerwca w Warszawie. Mistrzostwa kraju w rugby siedmioosobowym to cykliczna impreza mająca formułę turniejową. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich turniejów. Za każdy jeden wygrany otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów. Każdy turniej danego sezonu rozgrywany jest oczywiście w innym mieście. Błyskawice Rugby Wrocław to drużyna, która się uczy. Powstała w 2012 roku. W skład tej ekipy wchodzą aktualnie 22 trenujące zawodniczki. Wiadomo, że nasza ekipa stawia dopiero pierwsze kroki w Mistrzostwach Polski, bierze udział od roku ubiegłego. Zeszły sezon nie przyniósł wielu sukcesów, jako nowa w stawce ekipa zakończyła zmagania na ostatnim miejscu w tabeli. Warto dodać, że weekendowe zawody, które rozegrano na stadionie MCS-u przy Lotniczej, były pierwszymi tego typu z udziałem kobiecych ekip rugby we Wrocławiu. Rywalizacji przyglądało się kilkuset kibiców. Nowe klasyfikacje powstaną dla najlepszych polskich biegaczy, dla najlepszych polskich biegaczek oraz wspólna klasyfikacja dla organizatorów biegów i dziennikarzy sportowych. Organizatorzy wrocławskiego półmaratonu i maratonu z powodzeniem realizują swoje najważniejsze cele. Biegi rosną w siłę, a ich poziom sportowy i organizacyjny z roku na rok jest coraz wyższy. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież doświadczona ekipa z Młodzieżowego Centrum Sportu wciąż szuka nowych inicjatyw, by uatrakcyjnić formułę swoich imprez. Ważną nowością w 2015 roku będą z pewnością dodatkowe klasyfikacje dla zawodników. Przygotowane zostaną zestawienia dla najlepszych Polaków, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Wiąże się to oczywiście z nagrodami. Najlepsi będą mieć nie tylko powód do satysfakcji związany z uściskiem przysłowiowej dłoni dyrektora czy prezesa. Nagrody dla najlepszych Polek i Polaków to wyraz naszego uznania i szacunku dla nich za ich ciężką pracę, mówi Wojciech Gęstwa, dyrektor sportowy Wrocław Maratonu. Dodatkowo pojawi się też wspólna klasyfikacja dla organizatorów biegów i dziennikarzy sportowych. Trzeci nocny Wrocław Półmaraton odbędzie się w czerwcu, natomiast 33. Wrocław Maraton zaplanowano na 13 września. Przypomnijmy, że organizatorami półmaratonu i maratonu są Gmina Wrocław i Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. W katalogu aukcji były 62 konie. Dużo czy mało? Wrocław, choć się rozwija, wciąż jeszcze w tej kwestii raczkuje. My ciągle jesteśmy taką gałęzią raczkującą, zwłaszcza teraz. Co prawda odbijającą się od dna, ale ciągle jednak to jest jeszcze mały zakres. Aukcje na świecie to są potężne przedsięwzięcia. Po kilkaset koni sprzedawanych jednego dnia. To samo Baden-Baden czy aukcje w Irlandii, w Anglii i Deauville to są potężne przedsięwzięcia za potężne pieniądze. No, trzeba powiedzieć, że ceny koni na świecie zaczęły rosnąć w stosunku do poprzednich lat bardzo mocno, po 30% rocznie wręcz wzrastają średnie sprzedaży koni. I teraz już nikogo nie dziwi kupowanie koni za 1,5–2 miliony euro, więc roczniaków, bo to są takie kwoty płacone na świecie obecnie. A jak to wygląda w naszym kraju? Na pewno nie mamy się czego wstydzić, ale patrzmy w kierunku najlepszych, proponuje Świątek. My w Polsce nie możemy się poszczycić takimi osiągnięciami, niemniej jednak no myślę, że to jest bardzo wschodzący i rozwijający się rynek. No jeżeli to funkcjonuje na świecie, to czemu nie funkcjonować w Polsce? No przecież nie jesteśmy jacyś inni, prawda? Sama aukcja to taki schematyczny bardzo, ma schematyczny przebieg. Kupcy najczęściej rano przychodzą do stajni, oglądają konie, proszą o wyprowadzenie, prawda, sprawdzają nogi.
Każdy może przyjść i poprosić o wyprowadzenie konia, nawet jeśli nie jest takim kupcem, który na pewno kupi tego konia. Może w przyszłości będzie kupcem, który chce mieć swojego wyścigowca. I tutaj promujemy taki sposób zakupu konia zwany syndykatem, czyli zbiorowe kupowanie konia. 5 kolegów, czy 3, czy 4 składa się na jednego konia, potem ponosi koszty jego utrzymania, ale również dzieli się zyskami z potencjalnych nagród. Podczas licytacji, gdy w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, czasem dochodzi do niespodziewanych wydarzeń. Mieliśmy zabawną sytuację w zeszłym roku, kiedy jeden z kupujących konie był tak zaaferowany i tak bardzo chciał nabyć jednego konia, że przebijał sam siebie. No jak się zorientował, to i tak go już kupił, także za dobre pieniądze zresztą. Zapłacił ponad 30 tysięcy, więc to jak na nasze warunki było całkiem nieźle za roczniaka. Nie każdy koń znajduje nowego właściciela. Kupujący chcą wydać jak najmniej, sprzedający zarobić jak najwięcej. Tak, jest stara zasada. Kupujący chce zapłacić jak najmniej, sprzedający chce zarobić jak najwięcej. No ale to właśnie jest problem, jak wycenić takiego konia. Patrzymy na karierę, patrzymy na to, jaką on ma budowę, do czego ma się potem nadawać. I to jest wiele takich składników, które są brane pod uwagę. Zdrowie konia przede wszystkim, to jak, nawet to jakie ma umaszczenie, bo trzeba przyznać, że niektórzy kupujący nie lubią kasztanów, nie lubią gniadych, nie lubią karych, no każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Także tutaj jest całkiem sporo czynników wpływających na cenę konia, ale przede wszystkim kariera i pochodzenie. To są dwie rzeczy, które zawsze na świecie decydują o tym, czy koń sprzeda się za duże pieniądze, czy za małe. Kolejna aukcja koni w Polsce odbędzie się 27 października na Służewcu w Warszawie. Najpierw odwiedzamy badmintonistów, którzy rozegrali już 6 z 8 turniejów cyklu. W młodziczkach do lat 14 wygrała Dominika Chojnacka i zainkasowała za to komplet 15 punktów. W grupie chłopców tego rocznika najlepszy Maciej Chojnacki. On także do klasyfikacji generalnej dopisał 15 oczek. Z biegiem czasu o coraz starszych rywalizacji juniorek do lat 19 wygrała Zuzanna Wiśniewska. U juniorów triumfował Krzysztof Pipowarski. W seniorach do 35 roku życia wygrane Darii Chojnackiej i Roberta Figiela, a pośród najstarszych z sukcesu cieszył się także Robert Figiel. Kolejny turniej rozegrany zostanie 15 listopada. Po badmintonistach czas na biegi długie. Tym razem miłośnicy tej formy rywalizacji spotkali się w Parku Zachodnim. Rozegrano bieg 6 w Parku Zachodnim. Była to ostatnia próba w klasyfikacji biegów długich. Wygrał Grzegorz Gronostaj przed Dominikiem Samotijem i Tomaszem Sobczykiem. U pań bezkonkurencyjna Danuta Piskorowska, która wyprzedziła Małgorzatę Kapę i Łucję Kołomyjską. Dla wielu biegaczy sam udział w zawodach był wielką radością, a jeszcze były nagrody i wyróżnienia za klasyfikację generalną, na którą składało się 5 biegów długich, w tym półmaraton i maraton. Wyniki podzielono aż na 13 klasyfikacji ze względu na płeć i wiek. Ciekawie nie tylko w rywalizacji indywidualnej, ale też na przykład u siatkarzy. W szkole przy czeskiej starcia na różnym szczeblu. W pierwszej lidze kobiet drukarki przegrały z Nazgulami 0-2, Limonki wygrały z FTRZ 2-1, a Bombardino uległo Relaksowi Oleśnica 0-2. Na najniższym szczeblu u pań KWM Team przegrał z Atomówkami 0-2. W pierwszej lidze mężczyzn od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą Misie i Bikkoplast. Misie wygrały tym razem z Lakart Plażowicze 2-0, a Bikkoplast z Towarzystwem Sportowo-Turystycznym też 2-0. Zakończyły się zmagania w dwóch grupach drugiej ligi. W A triumfowali Przyjezdni przed Łącznościowcem, w B Chwest do Kupa przed LTS-em Wrocław. Wreszcie trzecia Liga Panów, tu ostatnie mecze 29 listopada, za nami natomiast starcia w grupach C i D. Pierwsze dwie pozycje dla Bunga Bunga Team, Calcium Kamieniec, Amatora Marcinkowice i Znajomych Sędziego. W kolejnej już 20. kronice otwartych Mistrzostw Wrocławia powiemy o zmaganiach siatkarzy, tenisistów stołowych i szachistów. Fani królewskiej dyscypliny walczą w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. O tym, że od nowego sezonu obaj tenisiści będą grać z innymi partnerami deblowymi, to już wiemy. Kibice mieli jednak nadzieję, że reprezentant KKT Wrocław wspólnie ze swoim szwedzkim partnerem będą jeszcze w stanie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Niestety, niespodziewanie przegrali 4-6, 5-7 z duetem Santiago González-Lucas Rosol.
turnieju w Bazylei, więc do udanych nie zaliczą, a porażka sprawia, że co gorsza Kubot i Lindstedt zmniejszyli swoje szanse na udział w finałach ATP World Tour. Mistrzowie Australian Open zajmują obecnie 10. miejsce w rankingu ATP Race. Jeśli chcą wystąpić w Londynie w przyszłotygodniowym turnieju w paryskiej hali Bercy, muszą odrobić stratę 40 punktów do notowanych na 9. lokacie triumfatorów Wimbledonu Vaska Pospisila i Jacka Socka. W pierwszej rundzie turnieju w Szwajcarii udanie wypadł natomiast Marcin Matkowski i Leander Paes. Zmierzyli się z Jimmy Murrayem i Johnem Pearsem, od których okazali się lepsi w finale międzynarodowych mistrzostw w Malezji. We wtorek polsko-hinduski debel znów pokonał Brytyjczyka i Australijczyka, ale po ciężkiej walce 5-7, 7-5, 10-5, a kluczowy dla losów meczu okazał się 9. gem drugiego seta, gdy Matkowski i Paes obronili dwa breakpointy przy podaniu 33-latka ze Szczecina. Ćwierćfinałowymi przeciwnikami Matkowskiego i Paesza, który do Bazylei wrócił po 6-letniej nieobecności, będą Nenad Zimonić i Vasek Pospisil. Rozstawieni z numerem drugim, Serb i Kanadyjczyk w pierwszej rundzie pokonali 6-4, 6-1 parę gospodarzy, posiadaczy dzikiej karty Sandro Errata i Henry'ego Laaksena. Szóste miejsce na Mistrzostwach Świata to bardzo dobry wynik, mówią zgodnie w Polonii. To bardzo duży sukces Ani, startowała z 9 pozycji, także no, każde miejsce powyżej tej 9 lokaty na koniec już byłoby dobrym osiągnięciem. Udało się skończyć na 6 pozycji. Myślę, że pewnie u samej Ani gdzieś mały niedosyt pozostanie, bo naprawdę było blisko tego podium. Natomiast to jest naprawdę bardzo dobry, przyzwoity wynik. Niewiele zabrakło, aby Iwanow znalazła się na podium zawodów. Zadecydowały ostatnie partie. W ostatnich partiach Ania tam zgubiła kilka punktów, ale też trzeba pamiętać, że po tych 5 zwycięstwach cały czas plasowała się w czołówce, w związku z tym mierzyła się też z rywalkami z czołówki, bo taki jest system rozgrywek szachowych. Mierzyła się z bardzo dobrymi zawodniczkami, więc o te punkty z każdym pojedynkiem siłą rzeczy było coraz trudniej. Warto odnotować, że Iwanow zremisowała z późniejszą zwycięzczynią turnieju. Na koniec zmagań Ania zremisowała z bezsprzecznie najlepszą zawodniczką na tym turnieju, z Rosjanką Goriaczkiną, która wywalczyła złoty medal z dużą przewagą nad innymi zawodniczkami i na pewno ten remis to też jest bardzo dobry wynik Ani. Doświadczenie zdobyte w Pune na pewno zaprocentuje. Za Anią Iwanow bardzo trudny turniej, tak, bo te Mistrzostwa Świata Młodzieżowe to naprawdę wyjątkowo trudne zmagania, aż 13 rund, więc no nie lada wyczyn, żeby być dobrze przygotowanym do każdej z nich dzień po dniu. To jest bardzo duże doświadczenie i mamy nadzieję, że Ania przełoży je na kolejne dobre turnieje. Więcej o klubie Polonia Wrocław na ich stronie internetowej.